Cześć wam wszystkim, z tej strony Drake i powracamy do Mass Effect u mnie na kanale i jesteśmy dalej na planecie Bintu, tak to się czyta, i rozpracowujemy, to bardzo ładne słowo, na niszczenie, organizację Cerberus, która jest tutaj odpowiedzialna za zniknięcie ludzi admirała Kahoku. Pewnie po raz kolejny zarąbałem totalnie jego nazwisko, ale okej, mamy jeden punkt za sobą, dwa przed nami. To jeszcze jakieś tajemnice. O Jezu Chryste, to piramida! Okej. Okay. Może najpierw zajmijmy się w sumie wieżyczkami, żeby nas oni nie rozpiskali z daleka, bo to wiadomo, że celność tej grze, tego sprzętu jest po prostu prawie, że kuźwa kosmiczna. Więc no cóż, mogą wypieprzyć nas z drugiej połowy mapy, jeśli raz nas chociaż zauważą. Dobra. Okej, obadajmy jeszcze tą piramidę. Na jednej z planet, którą zwiedzałem gdzieś tam na własną rękę, widziałem bardzo podobną. Znaczy na własną rękę, na tyle, że po prostu wiecie, po misji między nagraniami kręciłem się po jakiejś tam planecie i widziałem bardzo podobną. Czy mogę to jakoś, nie wiem, wejść z nią w interakcję? Czy to po prostu... O! Portańska piramida, odzyskaj! Shepard zabierze kuźwa całą! Mamy tak duży ekwipunek! I... A, to tylko dysk z danymi protean. Mech, spodziewam się czegoś lepszego. Czy to już swoją drogą nie jest ostatni dysk? Okej, dobra, to wiadomo, Cerberus... Tak, przedostatni, no tak właśnie... Tak właśnie myślałem, że albo ostatni, albo przedostatni. No dobra. Czas niż tutaj bazę Cerberusa. Drugą. Ja to jest troszeczkę po zamieniem sprzęta z Rex ma lepszego shotguna, ma troszeczkę inny wzmacniacz biotyczny. Więc powinniśmy dać radę. Chyba Kaiden też dostał nowy pistolet. Jest spoko. Dobra. Czas zabijać. Wszyscy mają wszystko dobre za... Okej, dobra, możemy lecieć. O, to znowu... To jest bieda, że wiecie, nawet nie potrafili, nie wiem, zmirrorować, wiecie, zrobić odbicia lustrzanego tych lokacji, wiecie, na przykład, żebyś... My zaraz po wejściu musieli iść na przykład w prawo zamiast... Ej, come on! W lewo zamiast w prawo. O, super, nie mam kuźwa, nie włamie się już tak. No dobra, no to topimy dziadostwo. Zejdziemy na sam dół. Top, top. Top, top. Naginata, Jezu Chryste, tak bardzo stare bronie. No, co mówiłem, że chociażby, nie wiem, wiecie, zrobić lustrzane odbicie po prostu tych samych pomieszczeń, żeby przynajmniej wydawało się, że nie jest to cały czas to samo. Dobra. I'm blocked. Kaiden nam się, kurwa, zblokował. Kaidenie, zapraszamy cię. O, dobra, dziękuję. Jak dobrze, że oni... Kuźwa, Wrex coś ty zrobił. Jak dobrze, że jeśli... Kuźwa, Kaiden, czemu... Aha, dobra, Kaiden strzela do tego ziomka. To w sumie nie głupie. Dobra. Wy zajmijcie się, kurwa mać, co tu się dzieje? Jezu, Wrex tańczy na skrzynce, Kaiden jest, kuźwa, schowany po złej stronie, mam jakiś dziwnego szarego maza na ekranie w ogóle. O co tu, kuźwa, chodzi? Dobra, nic. O, nie trafiłem, uroczo. Dobra, Marksman. Chodź tu. Bang. Jak tam, panowie, radzimy sobie? Idźcie może bardziej do przodu, tutaj troszeczkę za bardzo się skitraliście, jak na moje panowie. Odnowię sobie tarczę. Technik Cerberusa, nie masz szans, techniku Cerberusa. No, albo i masz szansę. A nie, dobra,
trucizna go chyba zajebała. Go, 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 go! Generalnie ten system walki działa fajnie w momencie, jeśli pamiętamy, żeby wydawać rozkazy... Oj, towarzyszą. Jezu, co tu kuźwa zaszło? Dobra. Pieprznę w niego tym. Okej. I teraz w Rex. Fuzroda! Pięknie. Poziom Fuzroda jeszcze należy podnieść w Rex, aczkolwiek i tak jest nieźle. I mamy tutaj Rakni, co ciekawe. To już dorosłą, nie taką małą jak ostatnio. Może najpierw się rozejrzyjmy, czy nie ma tutaj nic... Nic innego. Czemu ta skrzynka tak bardzo wisi na niczym? Stacja diagnostyczna. Zestaw techniczny. Czy jeszcze? Okej. Let's head to that next base, Shepard. This is my kind of mission. Tak, Wrexowi się podoba. To jest jego ulubiony rodzaj misji. Wiecie, dużo zabijania and shit. Dobra. Tu wstajemy stąd. I potem, tak jak mam nadzieję wspominałem w poprzednim odcinku, bo oczywiście mam sklerozę, nie pamiętam co mówiłem wczoraj, bo tak dosłownie nagrywam Mass Effecta wczoraj, tak dobrze mi się to nagrywa. Tak, to jest ciekawa sprawa, że mimo tego, iż narzekam i wiecie, odcinki są absurdalnie długie i muszę dużo z nich wycinać, to nagrywa mi się tą grę naprawdę dobrze, żeby nie było tak gwoli ścisłości. Tak, właśnie nie pamiętam co mówiłem, ale chyba po tej misji skoczymy sobie na Cytadelę. Nie, ponieważ tak, dyplomacja Asari... Ale dobra, nie, jeszcze zajmiemy się hostile takeover w takim bądź razie. Tutaj też jakiś ostatni fragment tej misji został, ponieważ mam do oddania to i będziemy mieli do oddania właśnie zapewne również misję z Cerberusem. Dobra, i tutaj mamy ostatnią bazę. Jak widać, Cerberus nie jest zbyt dobrze przygotowany na atak załogi niszczącej Sheparda. Składają się o wiele szybciej niż gangsterzy, z którymi walczyliśmy wcześniej. Ui. Ach, jak dobrze, że w Mako nie ma obrażeń od upadku. I tak, co ciekawe, jeśli wiecie, ktoś byłby na tyle masochistyczny, żeby biegać Shepardem po tych planetach, jak najbardziej można to robić, bo why not, i zsunąłby się ze skały, to Shepard po prostu umarłby od pierwszego lepszego upadku. Aczkolwiek Mako jest kuźwa nie do zajechania, jeśli chodzi o grawitację. Sorry, zajebywaliśmy już takie rzeczy, będąc w Mako, że dwie stacjonarne wieżyczki strzelające, nie wiem, raz na 30 sekund nie są w stanie nam zagrozić. Dobra. I niech zgadnę, teraz będzie skręt w lewo. Och kurde, jak ja to przewidziałem, a jestem dobry. Mogę na przykład zapisać i w sumie zrobię to teraz, bo... Ta gra ma bardzo dziki system zapisów. Niekiedy zapisuje się co chwilę, a innym razem nie zapisuje się w ogóle, a nie chciałbym jednak... Zapis w ogóle nie jest dobrą opcją. I tak, co muszę powiedzieć, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym, jak ten port na PS3 wygląda i działa generalnie, ponieważ nim kupiłem to na PS3, przeczytałem co nieco recenzji i opinii na temat tego portu i no nie były one zbyt pochlebne. Oczywiście wiadomo, dropy FPS-u się zdarzają, ale to jest kuźwa gra od BioWare'u, a oni wielokrotnie udowadniali, że gier na PS3 robić nie umieli. Więc no cóż, o. Więc no cóż, tutaj za dużo nie wymagałem, ale jest naprawdę dobrze, jak na nich twierdzę. I mam wrażenie, że w ogóle... O, kuźwa, to Evron Bem. Mam też wrażenie, że nawet podciągnęli grafikę, bo mam wrażenie, że na moim PC-cie, nie pamiętam na jakich detalach grałem, ale na moim PC-cie ta gra tak fajnie nie wyglądała, bo tutaj jest już bliżej Mass Effect 2, który jest definitywnie grą ładniejszą od jedynki. O, troszkę za blisko sobie podszedłem.
Warp? Warp we go. Nie, to bariera jest. Kuźwa, shit. We won't. Wreck Skyden, co wy do cholery jasnej robicie? Czemu ja znowu muszę sam walczyć ze wszystkim? To ja w ogóle mamy są ludzi, czy to tam kuźwa jest zamknięte? Mamy jeszcze jednego przeciwnika, definitywnie. O, jest. Komando Cerberusa. Te, komando, chodź tu. I poziom, idealnie. No dobra, teraz zapewne jeszcze będziemy musieli uwolnić te osoby, prawdopodobnie, które są tam uwięzione. Mówię osoby prawdopodobnie, bo nie jestem pewien, co tam kurwa siedzi. Okej. Okay. Szybszy cooldown. Podnoszenie. Tutaj definitywnie u Wrexa podoba mi się rzut. To jest fajna sprawa. Co to kuźwa jest? Ludzie? Nie, to chyba husky, w sensie zombie. Nie, że takie psy, nie? Medizel, jakiś tam pancerz. O, Phoenix 6. To nowy pancerz. Jeden z tej linii, którą nosi Kaiden, aczkolwiek chyba tego damy akurat Liarze. Bo te pancerze też dobrze pasują na nią. No dobra, no to klikamy, nie? O nie! Jezu, admirał Kahoku, on jest tutaj! Shit! Torian Creeper? Okej, okay, to nowość. Podnieś. Rzuć. Nie, rzuć. Rzuć, mówię. A ja pierdolnę w środek wybuchem. Ups. Pomoże któryś? Panowie! Panowie, gdzie wy kurwa jesteście? Gdzie wy jesteście? No dobra, jesteście. Najwyższa cholerna pora. Searching. Czy on wpadł kuźwa w teksturę? No dobra, może się kliknę ciało admirała. Sprawdzasz puls, jednak nie możesz go znaleźć. Admirał Kohoku nie żyje. Pomimo dzikości tych stworzeń, w którym był zamknięty, nie ma żadnych śladów obrażeń na ciele. Za to znajdujesz znaki po ukłuciach, sugerujące inny rodzaj egzekucji. It's the animal. You don't say. I guess Cerberus found him after all. Czy to jest wyższe piętro, czy po prostu on... A jest! Patrzcie! One last stop to make, Commander. We owe Kahoku that much. Okej. Okay. I to chyba kończy questa. No nic, nie uratowaliśmy go. Ciekawe, czy dało się w ogóle go uratować. Hades Dogs. A, czyli mamy jeszcze kuźwa jedną bazę Cerberusa. Na jakiej planecie tym razem? Columbia System, Voyager Cluster. O, Jezu Chryste. Człowiek chce pokończyć kuźwa te wszystkie questy, a tu kuźwa quest za questem goniony po prostu. Come on, tak się nie robi. No dobra, no to plany się zmieniły. Mamy questa jeszcze od pani kryminalistki do zakończenia. Obstawiam, że może dojść tam również do strzelaniny. Zapewne będę chciała się nas pozbyć, tak jak Shepard przewidział zresztą w rozmowie z nią.
A potem zajmiemy się jeszcze główną bazą Cerberusa. Okej, dobra. I teraz gdzie zmierzamy? Znaczy po tym jak oczywiście save się skończy. Dziękuję. Dobra. I teraz tak, co my tutaj mamy? Hades, Hostile Takeover. Fortuna System, Horsehead, Nebula. Dobra. Tak więc... Zoom out. Horsehead, Nebula. Tikan. O. Pax. Na Pax lecimy na końcu. Strenus tam byliśmy i... Fortuna. Obstawiam, że tego systemu również jeszcze wcześniej nie było. Tylko pojawi się tyle co. Dobra. I skanowanko. A tutaj możemy lądować. Amarantine. Okej, okay, brzmi prawie jak to miasto z Dragon Age'a. Przypadek? Nie sądzę. O, super, mamy koniec questa z insygniami Turian. Odkryliśmy ostatnią właśnie. I rzadki element. No dobra, no to nic. Amarantine. No to lecimy. Okej, dobra. Mapka odpalona. Teraz mieliśmy Wrexa i Kaidena, to... Garus i Ashley może? Może? Tak dla odmianki? Jezu, reklamy, kuźwa, muszę adblocka zaktualizować czy coś. Okej, okay. Ashley, dobra, ona tutaj, o proszę bardzo, Turian Agent, Assault Training do końca prawdopodobnie, no, teraz, nie wiem, będziemy szli w dekrypcję prawdopodobnie, ewentualnie może First Aid w sumie, bo będzie dostawać więcej życia od naszego Medigelu, może to będzie miało sens nawet, się zobaczy. No i teraz, dobra, jak ja chcę to rozegrać, tutaj jesteśmy i przed nami mamy od razu surowiec. Ile mi jeszcze? Czekajcie. Czego szukam? Gdzie jest? O! Okej, wszystkie emblematy. Myślałem, że będzie jakieś, nie wiem, zakończenie tego questa. Privateers, Locate of Signs of Battle. Okej, dwa medaliony mi zostały i... trzy ciężkie metale. Wiecie, w momencie, kiedy będę mieć już wszystkie znajdźki, na dobrą sprawę będę mógł zacząć olewać przeszukiwanie tych planet, bo niczemu nie będzie to już w tym momencie służyć. Więc w sumie why not? Dobra. Okej, to tutaj mam od razu surowiec. No wiecie, na przykład już zbiorę te trzy ciężkie metale, to będę mógł zacząć olewać surowce, bo w tym momencie nie będą miały dla mnie żadnego znaczenia. Będę mógł po prostu... o Jezu, minąłem. Będę mógł po prostu jeździć sobie już po tych tylko bardziej fabularnych punktach, co na pewno to i owo przyspieszy. Wiecie, szkoda, że na przykład na mapie nie pokazuje się, z jakiego rodzaju surowce mamy do czynienia. O proszę, idealnie, ciężki metal, super. Dobra, i to jest tak, tutaj mamy... Tu mamy... Dobra, wiecie co, to jako, że nasz cel jest tutaj, a my jesteśmy tutaj, to ja objeżdżę sobie tradycyjnie mapę i spotykamy się już przy... właściwym punkcie, tak więc...